Jacek Kurski, ci w dziosło, przestań mi rodzinę prześladować. Czy przebrałeś koszulkę? Nie wiem, możesz się schować. To jest czwartkowy odcinek, jest Włodek i Karol. Ja nie mówię dzień dobry, ja mówię szalom. Szalom albo szlom, zależy od dialektu. To jest Włodek Sobel, bez intelektu. List mam. No, Włodek znalazł kolejną piosenkę, do której można ciąć żyły. Tak jest, dobrze. Kochani, mili nasi widzowie, wiecie, jak to jest być influencerem? Wiecie? Wiecie. Nie wiecie, to my wam powiemy, bo my jesteśmy. Influencer to jest bardzo poważne. Jak to jest być influencerem? Fajnie? A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. To jest pasja, to jest hobby, to jest życie, to jest jak rondo w Rzeszowie. To jest życie, to jest miłość, to jest pasja. O Jezu, faktycznie. Przyszła taka sytuacja, że 14-latka miała swoje konto na TikToku, miała tam 2 miliony fanów. 2 miliony fanów, to wiecie, to jest 2 miliony fanów. To nie jest milion. Znaczy, my nie wiemy, co to jest 2 miliony fanów, bo tylu nie mamy. W każdym razie tutaj chodzi o nastoletnią Valentinę Roch, Kenner Rios. To jest cały ten? Cztery człony. To po takim imieniu to... A nie, to nazywa. Matka. Jakbyśmy czytali dokładnie, to byśmy widzieli. Wszystko jest. Matka nastoletniej Valentiny Roch, Kenner Rios, czyli Valentina Roch to córka. Stwierdziła w każdym razie ta matka, że serwisy społecznościowe mają na jej córkę bardzo zły wpływ. Odpaliła więc aplikację i usunęła obfite followersów konta na TikToku i Instagramie. Jeszcze Instagram? Aj! Rodzinka mieszka w Brazylii i to właśnie dla tamtejszej telewizji kobieta próbowała udzielić wyjaśnień, dlaczego posunęła się do aż tak drastycznych kroków. Wystarczająco trudno jest uświadomić sobie, kim jesteś w wieku 14 lat. Kiedy są 2 miliony osób, których w życiu nigdy nie widziałeś, myśląc, że cię znają, jest to jeszcze bardziej niebezpieczne, łatwo się zatracić. Trochę się zgadza. Kiedy się zalogowałam, zobaczyłam 30 identycznych selfie i krótkie tańce, które każdy może zrobić, to tak było to radykalne, również konieczne. Która to mama, a która to ona? Czy to nie one w ogóle? Nie, bo nie, to nie jest mama. A, czy będzie podpisana. To jest naprawdę matka i córka. Która to matka? Było napisane po prawej, kto jest po prawej. Fernanda Wright. Okej, okay, matka po prawej. Córka to po lewej, starość w ogóle nie widać. O wow. Znaczy troszkę widać. Teraz jak już wiem, to już troszkę no, widać. No ale nie aż tak, żeby... Nie powiedziałbym, że one są matką, córką, nie. Że są siostrami. Nie, nie widać. Jesteśmy coraz słabsi, Włodz. Ten wątek się pojawił na grupie na Facebooku Impondera po mobile. O to nie widziałem, w jakim kontekście? No, że w ogóle ta matka jest w ogóle tragiczna, tak? I całe szczęście, że córka sobie nic nie zrobiła, bo są znane są sytuacje, że po usunięciu takiej internetowej persony, ciebie, czy tam na przykład konta w grze Diablo, czy cokolwiek, ludzie sobie coś robią, nie? Coś ci mówi nigranestwem? Że mogą sobie krzywdę też zrobić, nie? Że nie można tak drastycznie usunąć. Tak, jakbyś ty mi usunął jakieś konto, to ja bym sobie zrobił krzywdę, pojechałbym na wakacje. Pytanie, jak czy oni gadali ze sobą w trakcie zdobywania tych 2 milionów? Czy ona jej tłumaczyła, co się dzieje, jakby, wiesz? Więc ja nie wiem, w jakich relacjach ta córka była, czy miała jakieś problemy w ogóle z rzeczywistością, z może kontaktami. Coś przesadziła po prostu i matka stwierdziła, że... Co? Ja uważam, że to jest o tyle złe rozwiązanie, że nie powinno się w taki sposób właśnie gwałtownie, tak. Po prostu zamykać konta, bo tak, bo matka miała, nie wiem, gorszy dzień albo coś. Nie miała gorszy dzień. Nie, no mogła mieć, nie wiadomo, nie? Mówi, radical yes, necessary too. It's an opinion, każdy ma swoją. Ja rozumiem, matka oczywiście ma prawo, ponieważ to jest 14-latka i mama ma cały czas prawo robić. A ja właśnie nie wiem, czy ludzie powiedzieli, że matka miała prawo. Nie no, 14-latka. No prawnie tak, no. Prawnie tak. Boże, jak dobrze, że nie mam dzieci, powiem ci. Shit, here we go again. Nic, będę cię pytał o poradę. Tak, kuźwa, dobrze nie mieć dzieci. Musiałbym myśleć jeszcze o tym, żeby sobie to dziecko krzywdę zrobić gdzieś w internecie. Ja nie w internecie, ogólnie na co dzień, stary. To jest jasne. Rygorem jest tak, że patrzysz na niego i cały czas jesteś w stresie. Dzieci robią strasznie dużo głupich rzeczy, wiesz, tu najpierw patrzysz na nie, bawią się klockami, tylko zamkniesz oczy, otworzysz, a one już są wystarczająco dorosłe, żeby głosować na Konfederację i mówić, że Korwin to jednak ma sensowny plan gospodarczy dla Polski. Masz rację, Lewica dużo lepsza. Ona uratuje Polskę podatkami. Znając już dwa stanowiska, tak. Że na przykład nie, że matka ma prawo, no bo to matka i na przykład jeśli widzi, że na córkę to źle wpływa, to ma prawo je usunąć, te 2 miliony. I masz tę część z komentarzy na grupce, że matka jest absolutnie tragiczna. Mhm. Co wybierasz? Nie mieć dzieci. Poza tą dyskusją. Poza dyskursem. A ludzie nie powinni w ogóle rodzić dzieci. Powinni się poważnie zastanowić nad liczbą tych dzieci, które... A se grabisz, Karol. Wiem, ale ja już to mówię, to już mówię dziele, któryś raz. Nigdy cię nie wezmą do PiS-u, Karol. Dzięki. Kto ci podał sklankę na stole? Nikt! A kto będzie na twoją emeryturę pracował? Uważaj, bo jak na razie nasze emerytury, tak samo twoje, jak i moja są...
Spalone. Ja oczywiście będę zhejtowany, no bo to ja. No. To ja. Mi jest bliżej do tego, że jakbym widział, że to na Ninę źle wpływa, miała 14 lat, to bym też ją usunął. No dobra, może mnie usunął, ale bym zdezaktywować na chwilę, że coś tam, wiesz. Na pewno się da zdezaktywować. Na pewno, bo każdy serwis miał coś takiego, nie? Że ukrywasz się na jakiś czas. Że to dopiero permanentnie usunięte jest po jakimś czasie. Plus, pamiętajmy o jednej bardzo istotnej rzeczy. Jeżeli to jest naprawdę na tyle duże konto, na 100% ono nie znikło z serwerów TikToka. Na 100% da się przywrócić. Na YouTubie ponoć też tak jest, że jak coś się usunie, to tak. Jest tak zwany soft delete. Dokładnie. Nie tak dawno miał to Dawid Myśliwiec, wcześniej miał przez chwilę Royo też usunięte konto. Bo to nie jest tak, że to jest, wiecie, jakby to jest zniknięte i od razu nadpisane i nie da się tego uratować. Do pewnego momentu da się, więc kto wie, czy za tydzień się nie okaże, że konto wróciło, bo przegadały sobie to panie między sobą, napisały do TikToka. No sprawdźmy sobie. Nie ma. Jest. Nie. Nie ma. Jak to mówią, raz się nie ma, nie? Chciałbym, żebyś mi odniósł z tego wodeczku. Chciałbym, żebyś mi opowiedział takie o tobie. To jest bardzo mocno. Znowu. To nie jest trochę o tobie, to jest bardzo mocno o tobie. To nie. Otóż, Katolicka Agencja Informacyjna w skrócie KAI. Przewodząca 9 kwietnia tegoż roku obok reklamy kobieta imieniem Ksenia uległa pokusie i zjadła proponowane danie, łamiąc tym samym post, którego, jak napisała w pozwie, przestrzega skrupulatnie od ponad 16 lat. No to powiem ci, od 16 lat nie przychodziła obok McDonalda, czy co jest? Zobaczyła reklamę kanapki w McDonaldzie. Tak. Reklama była tak pyszna, że nie mogła trzymać się własnych postanowień. Dokładnie. I je złamała. No ale to co, no nie opisuje jakby sytuacji, z którą każdy się boryka co ale do postanowień? To jest, nie, ale najważniejsze jest teraz to, że ona się teraz domaga odszkodowania od McDonald's. No to są Stany! To się nic nie zmieniło w Stanach od 50 lat. Ludzie się pozywają o takie pierdoły, po prostu nie mają co robić. Nie, ale to nie było w Stanach jednak. Uwaga! What? No jakbyśmy czytali dokładnie, to byśmy widzieli. Prawosławna obywatelka Rosji złożyła do jednego z sądów moskiewskich pozew przeciw amerykańskiej sieci barów szybkiej obsługi McDonald's za to, że z powodów ich reklamy złamała przepisy Wielkiego Postu. Zarzuciła jej również obrazę uczuć religijnych, jeden z najwspanialszych oczywiście przepisów. Z pozwu wynika, że w kwietniu 2019 firma zmieściła na ulicy Chomska banery zachęcające m.in. do kupna cheeseburgerów i nuggetsów po stosunkowo niskiej cenie 39 rubli, czyli nieco ponad 2 zł. Przechodząca 9 kwietnia tegoż roku, bo reklamy kobieta imieniu Ksena uległa pokusie. Chcę oświadczyć, że dania restauracji McDonald's Cheeseburger Chicken McNuggets są przygotowane z wołowiny, kurczaków, napisała Ksenia w swoim piśmie. Przyznała, że gdy zobaczyła baner reklamowy, nie była w stanie się powstrzymać. Weszła do gdzie kupiła i zjadła cheeseburgera. W tej sytuacji w działaniach spółki dopatrzyła się złamania ustawy Federacji Rosyjskiej o obronie praw konsumenckich. What the? Za pośrednictwem sądu Rosjanka chce wywalczyć od McDonalda symboliczne odszkodowanie w wysokości jedynie 1000 zł. Komentując sprawę, jeden z wysokich przedstawicieli Patriarchatu Moskiewskiego powiedział dziennikarzom, że zamiast się procesować, kobieta powinna się wyspowiadać i wyjaśnić swoje prawo. Brawo, doskonale powiedziane. Czy zdarzyło ci się kiedyś w piątek, jadąc samochodem albo idąc przez miasto, zobaczyć baner, który... Notorycznie. Znaczy... Co sobie wtedy mówisz? Ja nie muszę nic zobaczyć, ja mam kiedy wyrobię. Sny McDonaldowa. Moim problemem jest nadmiernie aktywna wyobraźnia i ja nawet nie muszę czasem jej zobaczyć, żeby mi jakiś głupi pomysł strzelił do głowy i żebym stwierdził, że to coś tam. A jak ja do ciebie przyjeżdżam, to od razu masz jakieś takie właśnie myśli grzeszne? No, to tak, no tak. No. Kochani! Niemcy, kraj Donalda Tuska. Pierdolczo. Nalał benzynę do baku diesla, a ratował się odkurzaczem, a koniec końców doszło do eksplozji. Wiecie, jak to jest nalać nie tej benzyny, te paliwa do tego baku? Ja nie, bo jeszcze od zawsze samochodem benzynowym. A nie jest tak, znaczy da się w jedną stronę, a nie da się w drugą. Nie nalejesz diesla do benzyny? Diesla do benzyny nie da się. A nalejesz benzynę do diesla, tak? Ma szerszy kan. I teraz właśnie, bo to się zdarza. I teraz w takiej sytuacji co należy zrobić? Nic. Nie, no nie. Nic. Jak nic? Zalałeś? No. I nie ruszać auta, nie odpalać. No nie odpalać. Zadzwonić, odchorują. Ale trzeba odessać, no. Nic się nie stanie od tego, że nic nie zrobi. Uspokój tak, nerwy. Tak, tak, tak. Na stacji ci powiedzą. Pójdź się przyznać. Zdarzenie miało miejsce w Niemczech na stacji benzynowej w mieście Witten w zagłębiu Rury. Funkcjonariusze szukali jego uczestników w szpitalach bezskutecznie. Nadal czekają na informacje mogące wskazać osoby biorące udział w tym niecodziennym wypadku. A kiedy to się wydarzyło? Jak jest to? Czyli wlali benzynę do diesla. Tak, gdy się zorientował, wpadł na genialny pomysł i postanowił użyć odkurzacza będącego na wyposażeniu stacji. Nie wierzę. Wąż stacjonarnego odkurzacza do dyszy zbiornika i włączył urządzenie, aby wysłać benzynę. W odkurzaczu, gdzie była iskra. Zaraz potem nastąpił wybuch. Jedna z dwóch kobiet towarzyszących mężczyźnie została ranna. Fuck, jaki kurwa głupi pomysł! Kiedy świadek zdarzenia podszedł do kierowcy i zaoferował swoją pomoc, ten powiedział, że zawiezie ranną kobietę do szpitala, a następnie wróci, poinformowała policja. Zaraz potem mężczyzna uruchomił samochód. Jak uruchomił samochód, jak zalał benzynę? Odjechał z towarzyszkami i już nie wrócił. Poszukiwania przeprowadzone przez policję w okolicznych szpitalach zakończyły się niepowodzeniem, śledczy szukają świadków wypadku. Wow. Jak odjechał, jak zalał benzynę? Ja się nie rozumiem. No dobrze, no to powiem ci, że jestem zdziwiony, że coś takiego się wydarzyło w Niemczech. A nie w Polsce. A nie w Polsce. Bo ty masz takie dobre
zdanie o Polakach, Karol? Für Deutschland. Czemu masz takie złe zdanie o Polakach? Ja mam świetne zdanie o Polakach. Dzisiaj zostaję w domu, ale list mam. Co? Czytałem teraz właśnie konwersację z moimi przyjaciółmi, z Adamem i z Wojtkiem. A jak to? Z składem oczywiście podcastu Woda w Morzu, który polecam serdecznie. Ile macie tych odcinków? A ja ostatnio byłem. 11 chyba. Ja ostatnio byłem gościem w podcaście na Spotify. Sam się teraz klepnę. No, w jakim? Verba sequentu. Brzmi jak jakiś kościół. Ding dong. Jaki temat się wypowiadałeś? Co mówiłeś o mnie przede wszystkim? To czemu tak cię interesuje, co mówiłem o tobie? Nie wszystko jest o tobie. Bo nic poza tym, co mówiłeś o mnie, mnie nie interesuje. Nie wiem, co mówiłeś o mnie. Tobie? No. Że masz inaczej niż ja na pewno. Że lepiej, no wiem. Nie, ale nie, co mówiłeś o mnie? Że masz inaczej niż ja, no tylko nie pamiętam, w jakim kontekście coś mówię. No chodziło ci o, wiesz... Długiego pindola. To o czym mówiłeś? O rodzinie. Zareklamuj. O rodzinie. O rodzinie? O wartościach? O wartościach. Tak? Jakie były wartości promowałeś tam? Rodzina? Chrześcijański. A to jest chrześcijański podcast? Chyba nie. Bo verba sequentur brzmi... Verba sequentur ja brzmi w translacie wpisałem, co to jest. No. To jest słowa pójdą za mną. To jest takie mega łatwe do znalezienia, nie? Nie, wpada w ucho verba sequentur. Verba sequentur. Może jemu nie zależy na tym, żeby to wpadało. Nie, no wiadomo, ja też będę robił program, którego nikt nie będzie oglądał. Nie, bo on chciał po prostu gadać z ludźmi i po prostu potrzebował do tego platformy, żeby... Ale czaje, no ale czemu to od razu nazywać tak, że się nie do tego wpisać? Powiedział ten, co nazwał program Imponderabilia, przyganiał kocio garnkowi znowu. A gdzie nagrywaliście? Zdalnie. A oni są skąd? Na Discordzie, nie wiem. A jest lepsza apka do nagrywania podcastów? Zencastr chyba. Zencastr? Jakby nagrywać ci osobne traki, nawet jak nagrywasz zdalnie z kimś, nagrywa w dobrej jakości. Dziękuję tak, Państwu bardzo. A mail jakiś szybki, nie? Mail? Nie? Nie trzeba? Czy nie? Trzeba. Co się stało? Czemu nie? Co? Jesteś taki załamany? Tobą. To idź pogadaj z moimi starymi, powiedzą ci to samo. Pisze... Nie, nie dawaj tego, bo to ma 8 gwiazdek. Cicho. Ja ostatnio wybrałem się, nie jest podpisany, kto? Ostatnio wybrałem się z chłopakiem na wakacje do Słonecznej Odessy, gdzie na plakatach wszędzie wisiał Włodek, wizerunek Wołodymira Markowicza. 5 gwiazdek, 3 gwiazdki i Konfederacja, każdy wie o co chodzi. Ale podobizna Włodka Markowicza, tutaj zestawienia dwóch zdjęć, proszę bardzo. Dwa zdjęcia. Czy jesteś podobny? Jest. Bardzo. They're the same picture. Naprawdę bardzo podobny. Znaczy jakby wyciąć samą twarz tak, i wsadzić. Tak, jest naprawdę git. Tylko ale to, poza jaka podobna. Tak, tak, tak. Tylko tutaj były czasy, jak prostowałeś włosy. No, jakby nie prostował. Jakbyś nie prostował, to było jeszcze bliżej. Dzisiejszymi tymi takimi. Tak, to było jeszcze bliżej. Wow. Nie, no generalnie dałoby się pod... takie foto. Przytłumacz bardzo ładnie, kim pan jest, no bo tutaj jest bardzo istotna rzecz w tym wszystkim. Dmytro Romanow. Dmytry. Nowa programa, self-made. To my takie na książce mieliśmy wpisane, hashtag self-made. A, bo to jeden dzień, tylko dwa i dwa występy, 18:20:30. Dmytro Romanow, a to sprawdźmy go. To już nie podoba. Już nie. Już w ogóle nie. Już w ogóle nie. A jest. 2-4 miliona, stary. Co, jak jesteś popularny? I też komik, tak jak ja. W sensie występuje. Wow. Patrz ile miejsc. Привет всем! Добрый вечер, друзья! Здрасте! Всем привет! Здрасте! О, всем привет, привет! Обожаю приезжать в Одессу, каждое лето приезжаю. Только спустя много лет смекнул, а что я просто приезжаю. Wow. Tak jak ja, taki... To już niewygodne. Taki lekko autystyczny, taki jak ja, troszkę taki, a tak, coś tam. To są samy unikalni ludzie, naprawdę, w świecie. Wczoraj ja był w Gorsodu, siedział. Podchodzi do jakiegoś mężczyzny i mówi, u was zawtra koncert? Ja mówię, da. On mówi, a czego nie repetujecie? To nie mój poziom. Nie? Tak, mój poziom, no nie wiem. Ja już 24 dnia w Odessie. My przyjechali z żoną na maszynie. I z drugą nie maszynie. Co to było śmiesznego? Zgubiłem tam, się. Tam, gdzie my żyjemy. Na moskowskich numerach maszyny u nas. Mnogi przeżywali za nas, jak my będziemy jechać przez granicę. No, wszystko normalnie, my dobrali się dobrze. Ja przybył w Ukrainę w ramach programy Jewryje bez granic. To jest Żydem? Może jest. A mnogo Jewryjów w zale? Jest Jewryjów w zale? Скажем так, не евреи есть в зале? Одесситы. Одесситы — это евреи, которые не хотят говорить, что они евреи. Моя семья... Да видишь, там все люди кладут, я так... No ja bym mógł tak. Dawaj, Włodek. Ja bym mógł tak. Dawaj, to może na koniec jakiś stand-up byś tutaj... Ja nie, się już pożegnam, zrób jakiś nie. Krótki stand-up Włody Markowicz. Zrób. Nie, no musiałem przygotować stand-up, bo się już przygotowałem. Okej, niech będzie. To przygotuję. Przygotuję sobie dobrze, na dobrze, to Włodek przygotuje na 100%. Ach, już się stresuje. Zrestrukturyzujemy się też wtedy tymi kompasami, będzie dobrze. Od rano. No przychodzę rano do łazienki, ta Monika, wiesz. Ja mówię, ile się można zbierać? Ona...
Ona coś tam, ona, nie? Coś... No, no, no. Tylko musi być takie pancze muszą być, nie? Kurde. Ej, a znacie to? Dzieci są takie słodkie, że chciałoby się je zjeść. O, leci, 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 no. A potem się żałuje, że się jej nie zjadło. Gdzie będzie kolejny show Włodka Markowicza, niesamowita karuzela śmiechu, która rozpierdala czaszki. Trzymajcie się, powidzimy się już jutro. A do tego czasu pozostańcie lekko stronnicy. Tyle. Brakowało dobrego żartu.